100 sekund do zakończenia pierwszego memoriału Marcina Pawłowskiego. Wielki finał WKK Wrocław, Polonia Warszawa. W grupie wygrała Polonia Warszawa. W wielkim finale zwycięstwo WKK Wrocław. W tej chwili 73-51, 75-51, 24. Większą przewagą wygrywają w tym dwumeczu wrocławianie. I to oni wywożą z Kielc największy puchar ufundowany przez TVN. Oczywiście pozostałe nagrody także. Jeszcze będą zmiany. Ja jestem ciekaw, jak zagrają chłopcy z WKK Wrocław, kiedy to w ich szeregach nie będzie Kosiora i Hałasa. No ale zespół jest poukładany, da sobie rady, nawet bez nich. Też należy dyspozycja dnia, było to widać na tym turnieju, nie? Wrocław wygrał jednak obroną. Tak. Lepiej zorganizowana też. Lepiej zorganizowana obrona. Pięćdziesiąt sekund do zakończenia. Dużo materiału było w TVN z tego. Szkoda, że nie będzie powtórek. Dzisiaj o 19. Jeszcze dziś o 19. Fakt. No, to może dojadę. A pod koniec. Ale telewizja TVN jest cały czas z nami, nie? Oj, żeby te telewizje częściej byli na tych turniejach młodzieżowych, to by było pięknie. A powiem taki przykład, to mi opowiadał kolega na Słowenii, na Bałkanach. Jest normalnością transmitowanie turniejów, normalnych turniejów młodzieżowych w telewizji. I to nie fragmentów, tylko całych meczy. Ale Bałkany żyją sportem, Słowenia malutki kraj, a jaka silna w sportach zespołowych. Hadi, 25 sekund, 76-54 dla WKK Wrocław. Będziemy już pomału kończyć. Jeszcze raz dziękuję bardzo panu prezesowi Ziemskiemu za zaproszenie na turniej. I zapraszam za rok od razu. Dziękuję, myślę, że będzie za rok. A szykujmy się do kolejnych turniej i rozpowszechniajmy tę koszykówkę jak najbardziej. 4 sekundy. Jest jeszcze punkty, 1 sekunda, 2 sekundy. No, rzuć jeszcze, spróbuj. No, koniec, dziękujemy.